mamy jedno takie miejsce w naszym kraju, ale dziś w tym miejscu, w Zakopanem, jest cała Polska i cała Polska będzie oglądała rzeczywiście gorączkę sobotniego popołudnia na Wielkiej Krokwi. 30 tysięcy widzów bawi się od wielu godzin. Można mówić, że mamy tutaj zimowy karnawał, podobny do tego w Rio, ale w Zakopanem. I cały czas przypominano o jednym, o zwycięstwie Adama Małysza w 2002 roku. Wtedy dwukrotnie przegrał Sven Hannawald, przegrał, proszę Państwa, z Hautamäkim, przegrał z Adamem Małyszem. To jest dzisiaj niewątpliwie pragnienie tych wszystkich, którzy tutaj przyszli. Rafał Ślisz z Wisły Ustronianki rozpoczął. To debiutant w Pucharze Świata, debiutant w naszej reprezentacji. No i myślę, że niezwykle obiecująca postać. I Marcin Bachleda, wiadomo, ma mocne odbicie. Rozbieg numer 4. Jury ograniczyło rozbieg także szybkości najazdowe poniżej 90 km na godzinę. Bardzo trudno tutaj będzie zawodnikom skoczyć, oddać długie skoki, dlatego że w tej ciszy, która dzisiaj panuje, ta mała szybkość najazdowa no jest bardzo dużym utrudnieniem dla zawodników trochę słabszych. Dla tych najlepszych będzie wielkim wyzwaniem. Teraz Kamil Stoch, Zakopiańczyk. Junior jeszcze, tak. Na razie Ślisz 101,5 metra, Bachleda 101. Szkoda, bo gdyby skakali z wyższych odległości, ten konkurs niewątpliwie byłby bardziej ciekawy. Stoch, dobry skok, 104 na te oczywiście warunki. A to nasz mistrz świata juniorów, Mateusz Rutkowski. No tutaj blisko przecież rozwijała się jego kariera w Skrzypnem. Razem z trenerem Józefem Jarząbkiem rozpoczynał marsz po swoje sukcesy. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w drugim konkursie był 15. To były jego pierwsze punkty. Właśnie wcześniej jeszcze w Libercu, jeden za 30 miejsce, a później w Zakopanem zdobyte Pucharze Świata. Czwarty raz już startuje w Zakopanem, cel jeden, wejść do 30. Do tej pory mu się to nie udało. Wychowanek trenera Piotra Pawlusiaka. No. Nawet na progu ta szybkość była niezła, ale wystarczyło zaledwie, by pokonać 100 metrów, 100,5 metra. Matti przed nami, czyli Robert Mateja. Jak się nic nie dzieje szczególnego, potrafi się zmobilizować. Wczoraj bardzo ładne skoki. No i dobry skok. Dobrze, dobrze. Jeszcze tam kiwa głową, coś z czegoś niezadowolony, ale naprawdę bardzo trudno uzyskać dłuższy skok z tak niskiego rozbiegu. Tu na progu skoczni było wszystko w porządku. Goldberger wygrywał oczywiście dawno, w 96 roku w Zakopanem. Lubi to startować po raz ósmy, ale jest tak popularny, że właściwie kibicują mu niemal jak Adamowi Małyszowi. No, przeszedł w swojej karierze wszystko, to jest na piękne opowiadanie historia, medale, zwycięstwa, porażki, narkotyki, wyrzucenie z reprezentacji, zapowiedź startu w innej reprezentacji, powrót, ustanowienie rekordu w lotach 225 metrów, który przetrwał lata aż do Mattiego Hautamäkiego, który skoczył 231, niepowtarzalna kariera, 3 razy Puchar Świata. No ale wszystko ma jakiś swój kres, chociaż on to robi w dobrym przynajmniej nastroju. Jest bardzo dobrym technikiem, no wyraźnie coraz słabszy fizycznie z roku na rok, jednak bieg daje znać o sobie. Daniel Forfang. No to jest potwierdzenie, że rezultaty z Pucharu Kontynentalnego niełatwo się przenoszą na Puchar Świata, że tu jednak jest, no ale upadek. Tu doszło do... Wypięła narta, ona z ogromną szybkością przebiła w tej chwili reklamy i tam się zatrzymała w okolicach tego wolnego miejsca. Nic się nie stało, ale takie sytuacje czasami na skoczniach się zdarzają, narta się wypięła.
i ona, taka narta, wtedy może narobić dużo szkody, gdyby wpadła między ludzi. Uciekała mu ta lewa narta od momentu wylądowania na 113 metrze, 113,5. Bjørn Einar Rumoren, humorysta w tym zespole. No, bardzo ciekawa osobowość, ale i przy okazji świetny skoczek, który już ma 3 wygrane Pucharze Świata, ale ten sezon niespecjalny. Oła, brawo, bardzo dobry skok, a więc tutaj jakieś fluidy na niego zadziałały. W Zakopanem przed rokiem był trzeci, on lubi to miejsce w poprzednich konkursach. 16, 17 miejsca, ale to jest przypomnienie, że można tutaj skoczyć pewnie jeszcze znacznie dalej, 123,5 metra. I za nim Risto Jussilainen. No to jest zawodnik, który ma już naprawdę wiele sukcesów, łącznie z wygraną w Pucharze Świata, trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji, w pierwszym zwycięskim sezonie. Roma Małysza w 2001, 2001 roku. Bardzo długi skok. Tak, ubiegły sezon słabszy, zdecydowanie słabszy, zniknął gdzieś, ale w tym sezonie znowu trenerzy zadowoleni z postawy. No i można skoczyć 130 metrów, to jest dobra informacja. O tyle może dla nas trudna, że wczoraj już na treningu zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie jest tak, że Jan Ahonen troszeczkę jakby słabł w swojej wielkiej formie, oto właśnie on. A zaczynają coraz lepiej skakać Risto Jussilainen i Matti Hautamäki. Ta widownia przed 2 laty rekordowa, jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce sportowe. Ponad 13 milionów. Jokelsej. O, przypomniał sobie klasę ubiegłoroczną. 7 wygranych w zeszłym roku w Zakopanem. W drugim konkursie był trzeci, zresztą startuje tu po raz 7. Rozpoczynał w 96 roku od 4 miejsca, a więc leży mu ta atmosfera. Zresztą Norwegowie widać, że poczuli się tutaj, jak mówiłem, znakomicie. 130 metrów po raz 2. A więc licytacja jest, proszę Państwa, i teraz kto po raz 3? A najlepiej będzie, jeżeli Adam tę granicę złamie i powie koniec. Ale oczywiście później jeszcze będą pozostali zawodnicy. Jego rekord 136 metrów. 134 metry w Pucharze Świata miał, kiedy rywalizował ze Svenem Hanawaldem. Adam w powietrzu. Dobrze wyszedł, daleko. I jest! Brawo! Dobrze. Kapitalny, race w górę, skok. Przeskoczył. I radość. Bardzo mocne, ładnie trafione odbicie. Na linii 130 lądował. 129,5 metra. 129,5. Tak, to widać. Chociaż wydawało się, że jakby jednak był minimalnie poza, drugie miejsce. Przegrywa, no, metry. Właściwie 1,9 punktu z Jokelsejem. Teraz pytanie, co z Janem Ahonenem? Inny kostium, kombinezon. Na treningach skacze zawsze w innych kombinezonach i na zawody. Podobnie zresztą jak wszyscy czołowi zawodnicy zakłada ten swój ulubiony, najważniejszy. No ale forma jest najistotniejsza. Czy podniósł się po grypie? Czy będzie walczył o 13 wygraną w tym sezonie? Ahonen? Nie. To nie jest odległość. Jest dobry skok. I to nie był dobry skok. Tak, i teraz rzeczywiście 124,5 metra. Wydaje mi się, że troszeczkę spóźniony był ten skok, rzucił się do przodu Ahonen, jak gdyby jednak trochę osłabiony tą głową, którą przeszedł. I wtedy w tej chwili mamy taką sytuację, że pierwszych 3 zawodników w 2 punktach, a potem już duża 10-punktowa strata Ahonena, który w tej chwili zajmuje 4 miejsce. A więc Adam Małysz na pewno będzie wśród tych zawodników, którzy o to zwycięstwo jednak dzisiaj będą walczyć. Oto klasyfikacja po pierwszej serii Roar Jokelsej. 136 punktów o 1,9. No więc 1,5 metra na pewno trzeba wygrać przy podobnych notach. Wszystkie flagi w górze. Heinz Kutin. Spokojna pozycja dojazdowa. I teraz, żeby nie spóźnił, wyszedł z progu
ale przed granicą 120 metrów wylądował. Zaraz po wtórce zobaczymy, czy ten skok nie był troszeczkę spóźniony. Z tego ujęcia może tak nie widać, ale Robert czasami taki błąd popełnia, tak, i wtedy to ma przeniesienie na odległość od razu. Minimalne spóźnienie to jest utrata kilku metrów w odległości. 118,5 metra prowadzi Ingebrigtsen, Kofler, no i za moment Bjørn Einar Rumoren. Dobry skok, 123,5 metra. Wydawało się, że to w pierwszej serii da miejsce w dziesiątce, ale później posypały się te dobre rezultaty. No i teraz Rumoren. Niedobry moment. Żyłował odległość, to chciał dociągnąć i zabrakło mu potem tego miejsca na wypuszczenie nóg i wylądowanie z wypadem. Zachwiał się i od razu skończyło się to upadnie. Chciał do tej linii 120 metrów, bo tyle niemniej, na pewno. Niemniej jednak to był skok spóźniony, z poprzedniego ujęcia było widać, że ta cała moc nóg poszła już za progiem w powietrze. A tu mu narta pod nartę podjechała, tak. Szczęśliwie w tym sensie, że mu się nic nie stało. To są groźne momenty, kiedy odbija narta. Walter Hofer, zapewne trzeba będzie trochę poprawić tam zeskok. Zobaczymy za chwilę. A teraz wielka gwiazda tego sezonu, wielka gwiazda światowych skoków, Jan Ahonen. Może dobrze, że ma większy talent do skakania niż do tych swoich wyścigów samochodowych. Teraz Ahonen. Dynamicznie na progu i on potrafi powalczyć o odległość, będzie daleko, ale chyba nie na tyle, by dzisiaj zamieszać jeszcze w tym konkursie. Tak, był to naprawdę dobry skok, ale na pewno brakowało metrów do przeskoczenia przez jeszcze tych kolejnych zawodników, którzy za Ahonenem teraz pojadą. 126 metrów i proszę Państwa, rozpoczyna się już gra o wszystko. Risto Jussilainen, Adam Małysz, Roar Ljokkelsej, przypomnę, trzej zawodnicy w dwóch punktach. Na razie Ahonen obejmuje prowadzenie. 126 metrów, no ale żeby wygrać, Risto Jussilainen musi skoczyć tylko 122,5 metra. Czyżby miał zepchnąć z podium swojego rodaka? Myślę, że trzy ostatnie jego występy, dwa razy na podium, trzecie miejsca pokazują, że jest w stanie. Tak jakby troszeczkę nie trafił na progu. No i to nie był dobry skok. Tak, to był... Przejechał. Troszkę przejechał, tak? Było widać, że ten tor lotu był niski. On wyciągnął ten skok tam. Ile się dało z tego skoku, to on wyciągnął, ale... 123 metry. Tak, ten tor lotu był zbyt płaski. Prawdopodobnie z tego ujęcia było widać, że troszeczkę spóźnił ten skok. No i proszę Państwa, teraz nic nie można spóźnić. Nic nie można dodać, jest jednak przed Ahonenem o dwa punkty Adam Małysz. Adam Małysz i tu się rozpoczęło szaleństwo. Nie wiem, kto zobaczy ten skok. Tysiące flag, transparentu. Adam to słyszy, to jest niewiarygodna adrenalina dla wszystkich tutaj na skoczni. Jest spokojny. Najazd i najważniejszy moment. Odbicie. Leci Adam daleko, ustał, fantastycznie ustał! Wspaniały skok. Przeskoczył wszystko! Ale przez moment zawarły. Kapitalnie! Proszę Państwa, ale tu metry zdecydują. Patrzę, noty docenili 131 metrów. Adam Małysz! Miejmy nadzieję, że zwycięzcą! 131 metrów! Ależ było. Myślę, że ten... Za nie mówiłeś, widziałem. Tak, bo przecież wylądował normalnie i w pewnym momencie nastąpiło jakieś zakwianie. No to wszyscy... Na tej sędziowie dobrze, wysoko ocenili Adama. Brawo, Adam! Odebrali mu punktów za wahnięcie tam po wylądowaniu. I pozostaje Roar Ljokkelsej. Norwek. Przypomnę, w ubiegłym sezonie 7 zwycięstw. Właściwie przez własną niefrasobliwość przegrał w generalnej klasyfikacji 10 punktami Puchar Świata, ale dzisiaj, popatrzmy, musi skoczyć daleko, 130,5 metra.
Adam wygrał. Daleko. 130 było blisko. 130 było blisko. No, ciekawe, będziemy czekać. Nie, 128 metrów! Proszę Państwa, 131 metrów Adama Małysa powinno absolutnie wystarczyć. Przypomnę, 1,9 noty. Norwek ma bardzo wysokie, po 19,5, bardzo wysokie. Adam Małys ciągle na pierwszym miejscu. Teraz ta chwila niepewności. Liokelsej. Egzekwo. Liokelsej i Adam Małys. No tego jeszcze. No nie, tego to się nie było. Mogliśmy spodziewać. Niewiarygodne, proszę Państwa, co tutaj się stało w tym finale. Wyższe noty. No bardzo wysokie noty, trzeba powiedzieć, że był to piękny skok, 128 metrów po 19,5, aż 58,5 punktu otrzymał Liokelsej. Troszeczkę chyba Adam Małysz był niepocieszony. Adam Małysz i Ruar Liokelsej. Gdyby ktoś napisał taki scenariusz, żeby tu wszystkich utrzymać w napięciu, to trudno byłoby uwierzyć. Adam Małysz odnosi swoje 27. zwycięstwo w karierze. Liokelsej dzisiaj okazał się fantastycznym partnerem do stworzenia niezapomnianego widowiska. W pierwszej serii prowadziło 1,9 punktów, w drugiej Adam skoczył o 3 metry dalej, 131. Skok Liokelseja był rzeczywiście znakomity. 58,5 punktu za noty po 19,5. Myślę, że to spowodowało, że wyrównała się ta różnica ze skoku z metrów. Kibice nadal dziękują Adamowi Małyszowi. Trudno się dziwić, 27. pucharowe zwycięstwo w karierze. Adam Małysz był przygotowany na to zwycięstwo, widzimy to po jego oczach. Polscy kibice również, to po nich widać. A my całe szczęście byliśmy przygotowani na dwóch zwycięzców jednego konkursu w naszym studiu. Panowie, gratulacje, Royal Congratulations. Adamie, zupełnie wyjątkowa sprawa, tak jak wyjątkowe jest Zakopane, tak jak wyjątkowa jest Twoja kariera i sukcesy. Dokładnie, jestem bardzo zadowolony, na pewno to jest coś niesamowitego wygrywać tutaj u siebie i to jeszcze w koleżeństwie z Roarem, naprawdę. Ja w mojej karierze pierwszy raz się to zdarzyło, żeby ktoś stał na najwyższym podium w dwójkę, także jestem naprawdę niezmiernie zadowolony. Cieszę się, że skoczyłem dzisiaj dwa dobre skoki i to było dla mnie takim celem tutaj. Nie byłem zdenerwowany, to jest naprawdę drugi mój cel, który tutaj miałem spełnić, żeby przy tej publiczności być raczej spokojny, a żeby ta publiczność pomogła i pomogła. Również szczęśliwy jest Roar. Roar, many ski jumpers yesterday told us that Zakopane is a magic place. Can you feel it now? Yes, this is magic. This much people and this noisy cheering for all of us is something special. But it can help a ski jumper when you are there upstairs in the hill. Yes, it's for sure. When you are also warming up, you can feel this tension and this noise, and it's really perfect. Roar, jak jesteś zapytany o to, czy już teraz czuję, że Zakopane jest rzeczywiście magicznym miejscem, odpowiada, że absolutnie tak. Atmosfera, kibice, tysiące flag powiewających tutaj na skoczni, to jest coś, co pomaga skoczkowi wtedy, kiedy siedzi na górnej belce i ma oddać ten jeden, jedyny skok w kolejnych seriach właśnie tutaj na skoczni. Zrobiłeś fantastyczny, gorący prezent wszystkim zebranym tutaj pod Wielką Krokwią. Zrobiłeś fantastyczny prezent tym milionom kibiców, którzy oglądają ciebie polskiej telewizji w programie pierwszym. No cieszę się, że tak to jest odbierane, że to jest dla nich prezent, bo to przede wszystkim jest dla nich prezent. Ja myślę, że przede wszystkim dla nich skacze, dla nich, dla takiej publiczności, jak była tutaj w Zakopanem i dla tej, która siedzi przed telewizorami i wspiera mnie. Każde nawet dmuchnięcie w telewizor pomaga, uwierzcie mi serdecznie. Dostaję tysiące listy, w których piszą, że modlą się za mnie, że dmuchają w telewizor i to jest naprawdę coś wspaniałego, że ta publiczność się tak jednoczy i potrafi tak dopingować. Jutro kolejny konkurs, niedziela zwycięska przecież w Zakopanem dla Ciebie. Na pewno nie odbieram tego w ten sposób, na pewno po prostu muszę skakać dobrze, muszę skoczyć takie skoki przynajmniej jak były dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie dobrze i będzie bardzo dobrze.